Nasz przeciwnik dzisiejszy, drużyna Angels Toruń. No jest to drużyna po wielu zmianach, z tego co wiem. Nowy rozgrywający, nowy trener, trochę bardziej poukładana drużyna. Także wydaje mi się, że to nie będzie łatwy mecz. Gramy bez rozgrywającego, bez Luka. Także musieliśmy nowy game plan ułożyć specjalnie pod to spotkanie. Wygrywamy, czujemy się zbyt pewnie, olewamy treningi i dzieją się różne rzeczy w drużynie. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, oglądaliśmy ich mecze, wiedzieliśmy co zagrają, wiedzieliśmy, że mają kontuzjowanego głównego rozgrywającego. Wiedzieliśmy, że będzie to głównie gra biegowa. Byliśmy przygotowani. Powiem szczerze, że sam się pogubiłem, co się działo w tym meczu. Kilka odsłon tak naprawdę, rewelacyjny początek, weszliśmy w ten mecz perfekcyjnie. Pierwsze punkty zdobyliśmy my. Później nagle coś usiadło. Trzecia kwarta, można powiedzieć, że nie graliśmy nic, ale na szczęście wielka motywacja, wszyscy chcieliśmy wygrać. Wielki comeback. Ostatnia kwarta należała do nas. Przemek Banat na quarterbacku, znakomity mecz. Zmiennik Luka, super, cieszymy się, teraz idziemy się bawić, bo jesteśmy w LFA 1. Już spokojni.